Cześć, tu Madzia, witajcie w kolejnym odcinku z serii Garden Flipper. Słuchajcie, była niedawno aktualizacja i doszły siekiery i w związku z tym nawet mamy tutaj zlecenie, trzeba ściąć drzewa. Dzień dobry, mam na działce drzewa, zasadził je mój dziadek, rosły i rosły, aż wyrosły tak, że na działce brak słońca. Roślinki pod nimi nie chcą rosnąć, a mi się marzy kwietny ogródek i opalanie na tarasie. Potrzebuję ściąć chociaż dwa z tych drzew. Mogę liczyć na pomoc? A, i jeszcze marzy mi się takie małe oczko wodne przy tarasie. Wystarczy tylko pozbyć się drzew i zamontować oczko wodne. Kwiatuszkami już zajmę się sama. Serdecznie dziękuję, Katarzyna S. Dobrze, my to akceptujemy, słuchajcie. Też mi pisaliście w związku z tym domem, co sobie kupiliśmy tej Samanty. Samary. Nazwijmy ją Samarą. Gratulacje, odblokowałeś nowe narzędzie. Usuwanie dużych drzew wymaga ich ścięcia. Siekiera na pewno będzie ci potrzebna. Pamiętaj jednak, dla bezpieczeństwa drzewo powinno być ścięte jak najniżej. Dobrze, będziemy się do tego stosować. Zamknij. No i co w związku z tą naszą Samarą? Że tam gdzieś jest jej grób. I trzeba, słuchajcie, wziąć i go zakopać i wtedy tam wszystko będzie wyglądało normalnie. Więc coś takiego będziemy próbowali robić. Ja się na razie tutaj chcę porozglądać, co tutaj dają, które ona drzewa chce do ścięcia, to chce ściąć. O, jest pięknie na czerwono, patrzcie, jaka siekiera. Właśnie, też mi coś mówiliście, ulepszenia. Jest siekiera do ulepszenia. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiaj sobie zarobimy na to ulepszenie. Kazali nisko ścinać, to ja próbuję. Co za nisko? O! Ja chyba musiałam tak, wiecie, blisko stanąć. Czekajcie, niech ono tam na sąsiada poleci, nie na nas. To czekajcie, to jeszcze z drugiej strony świetnie, powinno się ciąć. O, właśnie tak. I wtedy ono w tamtą stronę powinno lecieć. Przynajmniej tak mi się wydaje, ja tam na drzewach się niewiele znam. Chociaż tam parę drzew się kiedyś w życiu ścięło i to nawet siekierą, no ale... A, czyli ja mogę gdzie bądź. Dobra, a mogę je teraz popchnąć? Czy coś? Dobra. A, nie na mnie, nie na mnie, nie na mnie! Okej, zostało wchłonięte. Pięknie. To się chyba, jak widziałam na zwiastunie, robiło tak. O! No tak, tak. I które jeszcze to drzewko pani sobie życzy? Dobrze. No to spróbuję teraz je położyć w tę stronę. Zaraz zobaczymy. Czy ja mogę to tak maszować, żeby było szybciej? Nie. Ja to muszę przetrzymywać. Dobrze. Jestem ciekawa, w którym momencie to zaczyna spadać. Fajne byłoby, gdyby autentycznie mogłoby nam to coś zrobić, wiecie? No ale dobrze, jest logicznie. Pod tym kątem coś zaczynam ścinać, pod tym drzewo spada. Więc no, mnie to cieszy, dobrze. Teraz tak. Jak zakop i napełni oczko wodne. Dobra, i to ja muszę się dowiedzieć, jak to się robi. Sklep. Oczko wodne, formowane podłużnie ona chciała, nie? Kupmy je o takie jakieś, kup. A walniemy pani, tutaj będzie pani sobie oglądała z tego tu. Dobrze, włóż oczko wodne. A, tutaj to maszujemy, dobra. Dobra, przysyp. Och, jak nasypałam. Dobra, i napełniamy. Ej, już i pani zadowolona. Mam nadzieję, że będzie spoko. Ma pani jeszcze, pani kwiatki podleje. Ja, szybko poszło to zlecenie. Ukończ. Co prawda dużo też na nim nie zarobiliśmy, no ale zaraz zobaczymy, czy są jeszcze jakieś nowe zlecenia z tym, z jakimś koszeniem czy czymś tam. Znaczy koszeniem, bardziej ze ścinaniem drzew. No, a tutaj coś się zmieniło. Powiesiłam tutaj lustro, bo mi się spodobało. I dodałam świeczki i zegar. I na razie tyle. Co my tu jeszcze mamy? Kino plenerowe i menele
w ogródku. Może kino plenerowe, mam nadzieję, że to nie będzie długie. Moja stara ciocia w końcu się wyprowadziła i zabrała wszystkie swoje psy. Te zwierzęta sikały chyba kwasem. Żadna roślina się nie uchowała, nawet trawa. Wszędzie tylko klepisko. Chcę mieć teren na grilla i kino letnie z przyjaciółmi. Wybrałem już ekran teraz, jeszcze leżaki, głośniki, no i trochę zieleni. Wolę, wiecie, personalne, że tak powiem, zlecenia, jak ktoś się podpisze, jeszcze pozdrowi w ogóle, a tutaj zrób. I tyle. Aha, tutaj będziemy mieli robić. Oj, ja się martwię, czy to nie będzie długie. No ale nic. Skosić mamy. Dobra. A się bierzemy za moją ulubioną rzecz. Dobra, tamte boki to ja może później będę kosiła. A i mówiliście, że tego, co ja nie widziałam, tego śmiecia, on na krzaku był. Ja byłam przekonana, że on gdzieś jest na ziemi. Nawet nie pomyślałam, żeby na krzak popatrzeć. Jakoś, nie wiem. Nie wpadłam na ten pomysł. Dobra, tutaj też pięknie pokosimy, pani. I co pani tu by chciała? Tutaj na tym przydziale... Aha, tu chcesz trawę. Tutaj chwasty. No to chwasty to ja widzę. Jeszcze tutaj gdzieś coś miałaś. O. No, ten przydział jest aż tam. Dobra, zajmijmy się tym. Rozłóż trawę. Dobrze, to zajmiemy się, myślę, na początku trawą. Trawa. Dużą rolkę damy, będzie spokój. Myślę, że... Tak. Dobrze, jeszcze pani, rozumiem, ten obszar chodzi. To walniemy to o tak, to od razu ten bok też o tu się zajmie. Dobrze. Tu pani zadowolona, tu... A, tu pani chce tylko krzaki, żeby pani posadzić, tak? Krzew iglasty, stożkowaty. Iglasty. Stożkowaty. O. Pani chciała dwa. Pani jeden tu. Drugi tu. I co pani tam jeszcze chciała? Tu. Na tym. Rozproszony. Okej. Okay. Kup wiele, od razu posadzimy, będzie spokój. Raz i dwa. Dobra, dawaj. A że nie chciała też trawy, toż to ładnie by wyglądało z trawą. A ja się może nie znam, no. No. Łopatą, no gdzie najpierw wodę, wiesz, jak to potem źle to było, to kopać. Pięknie. No i ostatnie. Już zadowolona tam pani? Dobra, tu zadowolona. Chodźmy tu, zobaczmy, czy ona coś chce. Skoś i rozłóż rolki. Dobra, to kosimy najpierw. Tutaj dużo pola do popisu nie masz z tym koszeniem. Tutaj byś mogła sobie kozę nawet kupić, słuchaj, nie to. I by ci to wykosiła sama, nie? O, akurat jest duża rolka. Ach, na dwa razy trzeba będzie jechać. Czekajcie, może od tej strony zaczniemy. Dobra. I teraz daj tą małą rolkę. Powinna wystarczyć. Nie, jest za mała. To daj średnią. Ale obróć tędy. O. Zadowolona pani, zadowolona. Dobrze. Tutaj pani sobie coś życzy. Koszenie. Tu. Skoś tylko i usuń chwast. Dobra, to ja myślę, że tutaj też zaczniemy od koszenia.
Ale wcześniej, wiecie co, mi się jednak wydaje, że jakoś bardziej te chwasty można było, wiecie, zdeptać, o, i one znikały. Coś to zostało chyba poprawione, że tak powiem, na moją niekorzyść. Gdzie ja chwasty bardzo lubiłam deptać. Patrzę, że pani to chyba cały ten obszar tutaj. A. Jeszcze tu zdepczę. Dobra, tu widzę, nie zdepczę, tu sobie muszę wyrzucić. Dobra. Ale całkiem sprawnie idzie. Żeby tak w normalnym życiu człowiek chętnie trawę kosił, nie? No, przyznajcie się, jak wy tam chętnie kosicie te trawy. Chociaż ja powiem, że za młodu, jako nastolatka, bardzo to lubiłam. No, nie wiem dlaczego, ale jakoś mi to bardzo podchodziło. Dobra, od razu pani tędy też przyjadę. Ten obszar. Żeby pani zadowolona była. Tułówka od drzewka też pani wykoszy, proszę. Dobra, to dawajcie od razu ja tutaj te chwasty jeszcze. To już nie chwasty. Bo usuwam, tu gdzieś coś zostawiłam. Dobra, tu pani już zadowolona jak najbardziej. Tutaj skoś, a to pewnie jeszcze tą część pani oczekuje. Dobra. Naprawdę, jak ma się tą super już tą kosę spalinowo, to świetnie leci. Dobra, bo jeszcze tutaj... O, tu chyba coś minęłam. Dobra, i dawajcie te chwasty. Nie, tu chwastu już nie ma, tutaj są. Dobrze. I tutaj rozłóż rolki. Czyli mam rozumieć, że ty nie chcesz tej ścieżki, tak? A tu? A tu ścieżkę chcesz. Ty wiesz, że to durno będzie wyglądać. Ojej, jak tam pani sobie życzy? Zaraz jeszcze zobaczymy. Bo pytanie, czy ona chce na całości? Wiecie co, może żeby to jakoś równo w miarę było, zrobię jej tak. I zobaczę, czy ona chce faktycznie tylko tą ścieżkę, nie? Nie, przenieś. Chcę teraz tędy. Mi chodzi o tylko, żeby z tamtej strony było równo, nie? Dobra, przytnij. Chyba tylko o to jej chodzi. Dobra, tutaj daj tą roleczkę małą. Myślę, że ona wystarczy. Daj jeszcze raz, bo tutaj taki mały mijak został. No, ja się o niego będę czepiać sama. Dobra. Tutaj dawaj już tą dużą. I tutaj zrobimy tak jak wcześniej, sobie bokiem, o. Co by równo było. No i tak, i te 5% tu pani. No halo, o. Zadowolona pani? A gdzie jeszcze 3% pani tu widzisz? O tu, bo jakoś tak rzadko tej trawy. Ej, no pani, nie wiem, w którym miejscu pani tutaj trawy brakuje. Czekajcie, bo... Aha, to tam jest chwast, dobra. Ale gdzie pani tu brakuje 3%? Tutaj to ja wiem, że pani chce ten... Nie wiem, tutaj jakoś tak rzadko jest tej trawy, nie ma, zaraz zobaczymy. O, tak pani położę. Nie, to nie był ten obszar. No ja nie wiem, gdzie pani tu dziury widzi. Tu? Ja bym powiedziała pani, że tu jest cień. Dobra, nie wiem, gdzie pani chce, ja idę tutaj, bo... O Jezus, o Jezu, ile tutaj do roboty. No dobra, najpierw to pani trawę tu wykoszę. Tutaj koło budy też
Niech Azorek ma tu ładnie zrobione, wie pani. Bez chwaścioków, bez niczego. Dobra, dawaj to chwasty, powyrywam. Tutaj gdzieś chyba chwast widziałam. Nie, to tam. Dobra, co tu pani chcesz? Zasadź iglasty, kulisty jeden. I rozłożysty, rozproszony. Rozłożysty, rozproszony. Kup. Ty chciała pani dwa. To na jakim obszarze? Na takim małym, dobra. Walniemy ci jeden tu. Drugi pani walniemy tu. A trzeci co pani chciała? Kulisty. Dobrze. Chyba to. No mam nadzieję, że będzie pani zadowolona. Śmieliście się też w komentarzach ostatnio, ktoś pisał, że jechał autobusem i właśnie usłyszał ten tekst i od razu ze mną się skojarzyło, że a będzie pani zadowolona. A to jest chyba najbardziej popularny tekst wśród jakichś budowlańców, tego wszystkiego, nie? Dobra, zasadzaj. Dawaj, podlejemy od razu. Ech, dobra. Tu jest jak miało być. Tu, co się... ten. Tutaj grill chcesz i płyty brukowe Symfonia 100 na 100. Dobrze. Symfonia 100 na 100. A damy pani takie, takie jakie są. Dobra, tylko teraz pytanie. Aha, na tym. Pani chcesz tutaj sobie pewnie grilla machnąć. Dobra, to zaraz robimy. O. Dobrze. I grill węgiel. Grill węgiel. Kup. O, proszę. Już tu w porządeczku, dobrze. Co tutaj u pieska? Usuń. Jak to, Azorek, gdzie będzie mieszkał, jak ja mu budy pousuwam z miskami? No. Skoś trawnik, rozłóż trawę, usuń chwasty, umieść ekran kina plenerowego. No, pani tu chyba coś nie halo. No, ale dobra, no. Klient nasz pan, tak? Ale mam nadzieję, że miejsce na budle dla Azorka gdzie indziej jeszcze jest. I że ja tą budę mu będę stawiała. To szkoda pieska, słuchajcie, no niech... On ma to swoje miejsce. Dobra, tu wykoszone. Lecimy tędy. Dobra. To miejsce zrobione. Gdzie ty tu masz chwasty? Tutaj chwastów sobie nasadziłaś. Tu. Jeszcze gdzieś. O! Dobra, i tak, tu chcesz... gdzie jeszcze masz tu chwasty? O, już. Ława, nie ława, Boże, co ty... Rozłóż rolkę. Dobra, to najpierw bierzemy się za trawę. Chciałam jakieś takie... Wiecie, mniej zajmujące zlecenie, a znowu wyszło jak wyszło, no ale... Raz. To będziemy rolować. Wiesz, nie, to jest zły pomysł. Nie to, bo znając mnie i życie, to ja to zrobię wtedy krzywo. Jakie za mało miejsca, jedzie, cały czas jedzie. A wiecie co, pojadę aż do końca, bo pewnie i tak zechcę, żeby jej tutaj to zalepić, o, czy jeszcze co innego, to będę miała chociaż trochę z głowy. Dobra, przytnij. Pani, a ty tu nie chciałaś jeszcze jakiś ław, jeszcze czegoś tam w tym miejscu? Dobra, jedziemy z tym. Z tym to jadę już tylko na tym obszarze. Nie jadę aż tam daleko. Dobra. A, tutaj jeszcze krzywo, żem zrobiła. No nic, naprawimy zaraz. Tutaj pani... No jeszcze w bok. Jeszcze raz. O. I tam damy najwyżej średnią. No
Dobra. A tu na pewno pani trawy nie chciała? A tu pani chciała, dobra. Zaraz zrobimy. Dajcie teraz tą średnią rolkę. Dajcie, co to ja od razu może... O! Podjadę tu. Już równo. Jestem ciekawa, czy oto też się tu przyczepi, ale zaraz zobaczymy. Jak nie, to już to zostawimy i niech się nie czepie. Dobra. I jak? A, jeszcze tutaj jednak ten obszar też chcesz, tak? Dobrze, dawaj. No ale gdzie jeszcze 4% właśnie rozłożone? Zaraz, jeszcze zobaczę, czy tutaj też chcę trawę. Usuń chwasty. Ława, ława, parasol, projektor, fotel. Gdzie ty, pani, tu masz chwasta? A, tu gdzieś, czekajcie. O, już. No czekajcie, patrzę, gdzie jej tu brakuje tych 4%. Mi tutaj wiecznie dzisiaj 4% brakuje. No ale dobra, damy ekran, potem może się znajdzie. Ekran kina, dobra, kup. Postawimy pani o tako po skosie. Dobra. I teraz tu. Płyty brukowe Symfonia. Aha, więcej symfonii chcesz, dobrze. Symfonia. Kup. Pani chciała te 100 na 100, dobrze. Ja tutaj się postaram zaraz, o. Będzie, kup. I 20 pani chciała, no mam nadzieję, że... Czekajcie, no jest krzywo, ja to muszę od razu poprawić. Może niech to nachodzi na siebie, będzie prościej. Dalej jest krzywo. Teraz jej porozrzucam te płyty i niech będzie zadowolona. Dobra, kupuj wiele. I lecimy. Tak patrzę, czy tam jest sens ułożyć. Ile ja tu dałam? 4. Zobaczymy, czy w tą stronę 5 pani wejdzie. Teraz tu też 4. To tu pani walniemy. O. Całkiem ładnie to wygląda, powiem wam. Prawda, wymaga ode mnie mega skupienia, żeby to jakoś w miarę równo położyć. Dobra, ile pani już tu masz? No i jeszcze tu pani te 4 walne. Czekaj pani, muszę z tej strony, bo inaczej to ja nie widzę. No, tą krzywą już musiałam walnąć, dawaj. Od razu cię poprawię. Jeszcze 2. Czemu tu nie chcę wejść? Przez tamte płyty? Ojej, no. Serio? Czekajcie, ja te płyty chcę... Chodź. To postaję troszkę dalej. I się zmieścimy po prostu. O. Nie wiem, a to wyżej tą krzywo tak strasznie zrobiłam. Dobra, dawaj to. Gdzie jeszcze jedna płyta? Ja tamtą chyba usunęłam, dobra. Proszę. Dobrze, teraz fotel Meredy. O. No jestem, postajemy jeden. Tylko, że chciałaś jeszcze prawy, lewy. Zrobimy tak, tu jeden.
tu drugi. Teraz kupimy ten... lewy. Meredy. Lewy. Kup. A może pani go tak złączymy, co? O. Tutaj to też tak blisko postawimy. O. I teraz ten prawy Meredy. Dobra. I ława Meredy. Wszystko pani chce Meredy. A ta na sofa? To co to jest? Na sofa. Parasol. Jakiś taki, o, bardziej kwiatkowaty. Damy go wam tu. Może go chociaż obrócę w odpowiednią stronę, co? O. Proszę. Leżanka Doto. Doto. No, żeby to było jakoś pod kolor chociaż, pani. Chyba te drobne. To damy białe i to też dam białe. Kup. No, widzicie? Prawie pod kolor. Dobra, to walniemy sobie. Jakby tak zrobić, o, nie tędy. Ale o tak. O. Dobra, po skosiku. Pięknie. I jeszcze ława i projektor. Jaka ława? Też Meredy. Meredy. Ława. No i białą niech pasuje do wszystkiego. Kup. O, stawimy tu. I projektor. Projektor. Kup. O, macie. No, to tu już zadowoleni. Tutaj ja nie wiem, gdzie ty chcesz tu... Chyba, że o ten mały paseczek, bo on durno wygląda, więc myślę, że to może też o to chodzić. Trawa. Daj kup. O, tak, o to jej chodziło. Może to jest w sumie już na drugim obszarze. Dobra, niech jej będzie. Lecimy dalej z koszeniem. I kończymy to zlecenie, bo ja jeszcze dzisiaj chcę tu trupa pochować przecież. No. Przynajmniej taki zamysł to ja miałam. A tutaj myślałam, że jak jedno krótkie zlecenie, to i drugie króciutkie dostaniemy. W ogóle może jeżeli ktoś z was się orientuje, ile jest tutaj jeszcze zleceń do wykonania, to bym prosiła, żebyście mi jak możecie napisali. Bo to byłoby przydatne mi w kwestii, ile ewentualnie seria jeszcze by potrwała. Dobrze, tutaj usuń chwasty i skoś trawnik. Gdzie jeszcze coś jest nie usunięte? Tu jest. No już tu w koło przeleciałam. Tutaj gdzieś znowu rolki brakuje. Nie wiem. Tu pod samą ścianą, no też mi się nie wydaje. Dobrze, tu chce pani rozłożyć trawę, to tutaj pani to zrobimy. Tutaj jest. Tutaj tą małą pani damy. Mała to jest u mnie średnia. O, dobrze. Tu pani, mam nadzieję, że nie chodzi o to. Tu damy ją tak. O, że może i tam to załapie, załapie. To leci od razu do końca. O! Serio? Serio pani twierdzi, że jest wszystko wykonane? Dobra, ja się nie czepiam, ja kończę. Tam brzydko to wyszło, no ale no, twierdzi, że wykonane, więcej mi nie zapłaci, to co ja będę robiła? Dobra, to skoro już jesteśmy w domu, to my pójdziemy do naszego najnowszego nabytku. Przeglądarka. To jest ten, Samary. Przejdź do domu. I idziemy szukać tego grobu, o którym mówiliście. Ja na początku nie chciałam wam wierzyć, no ale się przekonamy. Co tutaj dają? Dobra, dajcie tę latarkę.
Tak, po nocy będę chwasty szukał. Ale mówiliście, faktycznie tu gość stoi. Okej. Dobra, tu mamy jakieś chabazie jeszcze, ale ja idę szukać tego grobu. Też mówiliście, że niby w piwnicy czegoś nie zrobiłam. Patrzę, czy nie idzie za mną. Że w piwnicy było jeszcze jedno tak jakby pomieszczenie. O, jest! Użyj. Dobra, zakopmy to. Ale też ktoś mówi, że można sprzedać. Jestem ciekawa, czy jak ja to zakopię, to ja będę mogła wtedy to sprzedać. Dobra, włóż. Przysyp ziemią. Okej. Okay. I faktycznie się ładnie zrobiło. I to chyba można sprzedać. No, dużo nie kosztuje. Dobra, ja to zostawię, bo mi się podoba. Dobra, to teraz w ciągu dnia, patrzcie, możemy sobie zobaczyć. Ładne tutaj, ładne działeczko, ładne pole do popisu. Tutaj coś się śmiałam, że trzeba będzie to porobić. Weź to wyrzuć. I co, i nie będzie już mojego psychodelicznego misia? O, coś mówiliście też o tych obrazach, nie? No tutaj to pomieszczenie nasze. Już mogę, o, latarkę wyłączyć. Tutaj śmieci. No, i w sumie tyle. To co, to teraz możemy sobie to na spokojnie malować. Ja jeszcze tylko podejdę do tego. Właśnie tu chcę. A nie, nie ma go już, poszedł sobie. Ale powiem wam, że całkiem ładna, przyjemna okolica. No, i ja myślę, że ja sobie sama na pewno tutaj to wszystko poczyszczę. O, poumywam i tak dalej. I też sama pokoszę sobie trawę. No, a resztę tutaj pomalujemy właśnie jak... Na przykład w kolejnym odcinku zrobimy tylko jedno zlecenie. I resztę na przykład już tutaj o sobie sami będziemy czyścić, robić. I tak dalej. Jeszcze tu jakiś... O, brudek został. No, będzie można tu nad ogródkiem pomyśleć. Tutaj ja bym w sumie ten nagrobek zostawiła i świeczkę postawiła. No. Szkoda, że nie sprawdziłam wcześniej, ile sama ta kosztuje. A sama trumna. Za ile można ją sprzedać. No, ale to nic. Dobrze, kochani, ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. I widzimy się długo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć.